Cześć, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj taki szybki odcinek z hodowli, ale na początku, zanim sobie przejdziemy do królików, przygotuję sobie paszę na jutro, ponieważ jutro mnie nie będzie w domu i muszę zostawić rodzicom do nakarmienia królików. I zaraz sobie przejdziemy do królików, tylko właśnie tą paszę sobie zrobię. Tutaj jest jeszcze resztka z dzisiaj, z karmienia. Jakby ktoś się pytał, to aktualnie nie podaję zboża, bo jeszcze nie wiem, kiedy ten kolega do mnie z tym zbożem przyjedzie. Ogólnie jest taka akcja, że miałem dzisiaj dopuszczać sobie samiczki, ale trochę dałem ciała, bo zaspałem i obudziłem się chyba o godzinie, no coś koło 12 chyba było. Także trochę lipa. Aha, no jeszcze dzisiaj pokażę wam główne pomieszczenie króliczarni. Jak to na dzisiejszy dzień wygląda. W sumie, jeżeli chodzi o tą króliczarnię, to teraz pewnie jest duże echo, bo nie ma drzwi i ogólnie jest pusto. Także może to być słychać na filmiku. Ale mam nadzieję, że nie będzie jakoś dużego problemu z tym. Tylko nie wiem, jak ja to wymieszam teraz. Tak jedną ręką to ciężko. No i propos tych samiczek, to miałem dzisiaj dopuszczać te samiczki, ale ich nie dopuściłem, bo wstałem o 12 i teraz jest za ciepło na dopuszczanie, nie ma co w ogóle się za to brać, a wieczorem mnie nie będzie, także trochę lipa. Chyba dopuszczę dopiero w poniedziałek te samiczki rano. Dobra, wymieszam sobie tą paszę i przejdziemy do królików. Dobra, jesteśmy już u królików. Dzisiaj miała być dopuszczona właśnie ta samiczka z Niemiec do mojego samca, którego zaraz zobaczycie. Akurat podawałem jej witaminy, żeby rójka była i trochę lipa, bo teraz jest 28 albo i więcej stopni, no i dopuszczać do samca to by była masakra teraz. Dobra, jeszcze wam pokażę jedną samiczkę, bo dzisiaj miały być dopuszczone dwie. Teraz pokażę wam tego samca. Tu jest samczyk. Fajna głowa, on ma tak fajną głowę. Kurczę, czekajcie, drzwiczki skrzypią trochę. Jest samczyk champion z Bratoszewic. No i dopuszczę sobie po prostu w poniedziałek, no na to wychodzi. W ogóle z niego tak okrywa wychodzi. To czesanie to nic nie daje w ogóle. Wylinka jest, ale nie jest tak bardzo, nie wiem, obfita czy coś w tym stylu, no nie wychodzi takimi kłębami, a raczej równomiernie wychodzi. Tutaj jeszcze jest trochę lucerny z sianem wymieszanej. No dobra, pokażę wam jeszcze samiczkę i idziemy do króliczarni. Fajny samczyk, ciekawe jakie młode będą po nim. Zobaczymy. Dobra, tu jest ta druga samiczka moja. To jest z mojej hodowli. Zobaczcie, jak ona opierdzieliła ten taką zaporę. Tak równo opierdziela, trzeba będzie jakąś, nie wiem, następnym razem jak będę robił, to trzeba będzie tutaj obić blachą chyba. Tak trzeba będzie zrobić. No i tu jest ta samiczka. Ogólnie z nią szału nie ma, ale zobaczymy, jakie da młode po tych rodzicach swoich. Tyle, że ta samiczka nie miała być dopuszczona do tego samca, którego widzieliście. Ona miała iść do samca z Niemiec. Ale zobaczymy, jej też tutaj trochę wychodzi sierść, się okrywa. No i tak na dzisiejszy dzień wygląda główne pomieszczenie w króliczarni. Jest dosyć duże echo, jest pusto strasznie. Dobra, zacznijmy może od płytek. Jak widać, płytki bardzo ładnie ułożone, dziadek je układał. Moim zdaniem świetna robota. Dziadek odwalił kupę dobrej roboty. Ogólnie został zrobiony otwór wentylacyjny. I tutaj będzie założony wentylator. No i jeszcze jest drugi otwór wentylacyjny. Z tym, że tutaj już kiedyś był wentylator, no ale będzie założony nowy. No i jeszcze, kto był na live, ten wie.
jak to ja mówię, parapet. Trzeba będzie też zrobić. Prawdopodobnie będą tutaj płytki. No i tak to na razie wygląda. No. Pomieszczenie jest już umalowane. Fajnie to wygląda moim zdaniem. Jeszcze nie wiem, co będzie z tymi lampami. Czy lampy też będą wymienione, czy nie, na jakieś inne. Tam jest jeszcze drugie pomieszczenie jest ze słomą i sianem. No aktualnie jest taki trochę nieład, bo to pomieszczenie na pasze jeszcze nie jest zrobione. Tak samo tutaj jest otwór wentylacyjny. Tutaj jeszcze zostało ogarnąć dach, znaczy w sensie na sufit, nie? No i pomalować ściany. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi ogólnie o live'y, to jest taka akcja, że prawdopodobnie live będzie kolejny dopiero w poniedziałek. No i tak to będzie wyglądało, bo my teraz nie będzie wyjeżdżał. I po prostu no, nie mam jak robić tych live'ów i najbliższy live będzie albo w niedzielę wieczorem, zależy jak wrócę, albo w poniedziałek wieczorem. Tak samo o 20 jak zawsze. Dobra, słuchajcie, jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. A słuchajcie, jeszcze jedno, zapomniałem. Na Facebooku, na fanpage'u ogarnąłem taką akcję, że stworzę album z klatkami widzów. Jeżeli chcecie się pochwalić taką swoją klatką, to możecie mnie wysyłać na wiadomość prywatną. Tylko jest jeden warunek, o. A warunek jest taki, że klatki muszą być czyste, czyli wiecie, żeby nie było syfu. No jeżeli nie będzie syfu, to klatkę będę wstawiał do albumu ze zdjęciami. Także wysyłajcie na prywatną wiadomość, podpiszcie się. Albo no jeżeli nie wiem, chcecie jakiś tam podpis, to dodawajcie, ja tam wrzucę w opis. No i w sumie tyle. Dobra, także ja się zbieram do montażu. Jeszcze dzisiaj filmik wyjdzie, także będzie ok. Dobra, dzięki za oglądanie. Jak się filmik podobał, to dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.